Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, oto i Ratropolis. I cóż, na wstępie powiem wam tylko, że w sumie miał być teraz Pillars of Eternity, ale coś zepsuło się. Już nawet wychwytywanie ekranu nie chce działać na Pillarsach. Wiem, bardzo dziwne, ale niestety. No tak więc są szczurki, gramy szamanem, w miejscu losowym, po ostatnim zwycięstwie budowniczym. Mam coraz mniejszy wybór, ze wszystkich postaci, które zostały, najbardziej chcę chyba szamana, więc no. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie mam jakiegoś konkretnego celu, jakiegoś planu, nic. Chociaż, jeśli by się udało, to mógłbym spróbować zagrać pod bardzo dużo klątw i wiecie, po prostu działanie na zasadzie... Jak to się nazywa? No, słów mi brakuje. No, rozstawiania wszystkiego liczby sztuk pierdylion. Tylko po to, żeby łatwo klątwy nakładać i wiecie, żeby te klątwy dobijały wrogów tylko. Żeby to było dobre, potrzebuję po pierwsze dużo rzeczy pod klątwę, a po drugie dużo kwiatków, które będą dodatkowe obrażenia generować. To wie, może się uda. Dobra. Najpierw obronę tej strony, dobrze, wysyłamy ich wcześniej. Wiem, że to mógł być błąd, ale jeśli się nie mylę, jeśli wcześniej tą falę wyślę, to mam więcej czasu przed następną. A przynajmniej kiedyś tak słyszałem, więc... Jak jest naprawdę, to nie powiem. Ale jeśli właśnie to, co mi ktoś powiedział kiedyś, jest prawidłowe. Dobra, jednak niekoniecznie. Poziom przywódców, sync karty, rozbudowa. Tych opcji, co. Poziom przywódcy wydaje się być najsensowniejszy. Ale nie chcę jeszcze na razie brać tego. Rozbudujemy sobie domek. Nie jest to może dobra opcja, ale wiecie, przynajmniej coś. Dobra, teraz tak, żeby było więcej. No i cóż, prawdopodobnie można powiedzieć szczerze, że zmarnowałem to wszystko. Ale innej opcji nie miałem. Dobra, kolejny strzelec. No i co my tu mamy? Marionetka. 15 sekundach plus 4 złota za każdego sojusznika, który przetrwał. Naprawa super, mur ok, farma. Ha. Powiem szczerze, nie wiem, co wziąć. Zaryzykuję z tym. A. Nie jest to może najlepsze, chociaż... Może się okazać jeszcze przydatne. Więc no. Dobra. Jeśli mam jeszcze pieniądze, to mogę wziąć coś jeszcze? Tylko co... Dobra, niech będzie standardowo murek. Nie jest to może, wiecie, najlepszy jakiś wybór czy coś, ale... No, lepszego nie mam. Dobra. Z niej obalenie, powiem szczerze, no, nie jest to karta dla mnie. Za bardzo. Więc no. Tak trochę się zmarnuje. Okej, zakazany handel. I teraz tak domek, usuń kartę. Czy wy to widzicie, jakie to jest badziew? Ja rozumiem, że... No. Że domy przydatna rzecz, jeszcze mury i inne rzeczy mam, ale... No nie, nie można być serio z tym, że ani razu nie dostanie się okazji na zdobycie karty. A co to jest? Tańsze umiejętności wszystkie, no i mamy Einsteina. Dobra. Niby fajnie, ale w rzeczywistości co? Nie potrzebuję go jeszcze. Dobra, chodź ta. No więc, w sumie nie wiem, co więcej mam powiedzieć o tym wszystkim. Jak mi to w sumie robiłem? I przy okazji, ja wiem, że tak mało mówię, czy coś, wybaczcie, ale... Powiedzmy, że to jest pora, o której zazwyczaj... No... Powiedzmy, że zazwyczaj nie nagram, no i już się chyba rozkręcił pomału. Weź klątw, fajnie, fajnie. Ale usuwanie kart... Dobra, na razie wezmę usuwanie kart. No... Nie będę tutaj okłamywał nic, znowu jestem po części zmuszony do nagrywania o porach. Dla mnie już...
nienaturalnych, jak wcześniej mogły być naturalne pod jakimkolwiek względem, tak teraz już nie. Co? Patrzcie na, patrzcie go, no... Nie jest chyba niczym dobrym pod tym względem, ale... Przynajmniej może trochę przytrzymać ataków. Dobra. A, zobaczymy, co się stanie, jak to użyje. O, całkowicie nowe rozdanie. I znowu mam to. Nie. Dobra, jednak może coś jeszcze fajnego się z tego uzyska. Dobra, ser. Co tu jeszcze mamy? Niestety ugryźli. Ugryźli. Poziom przywódcy za połowę złota, dobra, może być. Tak, tutaj co mamy? Dom, rozbudowa. Nawet nie wiem, co wybrałem ostatecznie. Nie wiem, że kliknąłem złoto. Przypadkiem musiałem kliknąć, no. Niestety. Dobra, nie ma tu nic sensownego. Więc tak, tak. Dobra. To. I co my tu tym razem mamy? Kolejne mury i fabryki grzybów. Dobra, jedną fabrykę grzybów można wziąć, wiecie. Tak de facto to jest po prostu... No to są po prostu darmowe pieniądze co jakiś czas. No w sumie co tyle czasu, co ile uzbiera się ileś tam dusz, ale... No to nie jest szczerze problem. Dobra, losu nadciąga i teraz znowu dom. Dobra. Jest jak jest, niestety nic z tym nie zrobimy, więc trzeba po prostu stawiać te chałupy. Przy okazji jak z tym, bo może bym coś usunął? Okej, za chwilę. No nieźle. Dobra. Nie, wybaczcie naprawdę, że nie jestem tak w formie, ale... No. Jest jak jest. Jest coś do usunięcia, w sumie to obalenie. Nie jest to może zła karta, ale... No nie czuję, żeby to było coś, czego potrzebuję teraz. I ta zabijca szybciej, proszę was. Dobra, jest chałupa. Jest na chałupę. Dobra, szósta na szczęście. A co? Co to za wydarzenie? Dziwię szczęście się, kiedy drzewa zbliżają się do twojego miasta. Powinieneś uciekać, ale jeśli, ale jesteś sparaliżowany i twoje kolana trzęsą się ze strachu. Gdy myślałeś, że to już koniec, drzewa niespodziewanie się zatrzymały. Co teraz? Reaktywuj dotknięty obszar, nie rozumiem, co tu będzie chodzić. Przeciwnicy nadciągają do miasta tylko z jednego kierunku? Co? Okej. Powiem szczerze, nie do końca rozumiem. Zobaczmy, co tu mamy. Fajne, ale nie mam za dużo sposobów na zbieranie dusz. No nie. Wróble może. Wiecie co, muszę to sprawdzić. Czy to oznacza, że przeciwnicy teraz tylko z jednej strony będą przychodzić non-stop? Czy może, że po prostu teraz, w tej fali, tylko z jednej strony? Powiem szczerze, naprawdę nie rozumiem tego wydarzenia do końca, ale... Może być to kwestia nie do końca dokładnego przetłumaczenia. W sumie niedokładne tłumaczenie to już się znajdowało tutaj niejednokrotnie. Dobra. A póki co, tak, tak. I w sumie za chwilę będę już handel użyć ten cały. No i mur ugryziony oczywiście.
Aha. Czyli to było tylko chwilowe. A szkoda. Dobra. To idźcie. Cieszcie się z tego, że macie nowy mur. I tutaj co mamy? Wojownik. Okej, fajne, fajne. Nie najlepsze, ale wiecie, przydatne. Ale z innych rzeczy co? W sumie jeśli mam nie grać konkretnie pod klątwy, to nic szczególnego. Jednak jak mówiłem, nie chciałbym tym razem pod klątwy grać, bo już... No niejednokrotnie zawiodłem się pod moim próbowaniem grać pod klątwy. Więc dobra, bierzemy wojownika. No i teraz tak, ta strona musi jakoś sobie poradzić. Wiem, że to nie będzie łatwe, ale musi. Bo jednak na tamtej są tylko strzelcy, więc wiecie, trzeba ją trochę wzmacnić. Dobra, w sumie wojownika tutaj dostawię, jednego strzelca też. Żeby potem nie było, że nie mam za słabą stronę czy coś. A zobaczcie, wojownicą się ze z tych większych szczurów. Więc może znajdziemy też tego największego, który zawsze mnie zastanawiał, czym tak właściwie jest. Karta albo rozbudowa. Prokreacja, super. Tak, wodza tutaj postawię. Wiecie, głównie dlatego, żeby szybko zdobyć ich. I teraz tak, jeden tutaj. Jeszcze jeden tutaj na wszelki wypadek. Jeden tam. No, nie mamy spokój mniej więcej. Prawie, bo teraz jeszcze ta strona oczywiście jest mocno pokrzywdzona i nie ma za bardzo, no, obrony. Ale spokojnie, jeszcze sobie z tym poradzimy. Ważne, że jest wojownik kilku ich. Dobra, tam już nawet nie ma co zaglądać w najbliższym czasie. Teraz naprawdę trzeba się skupić na tej stronie. Chociaż ciekawe będzie, jeśli teraz za każdym razem już tylko z jednej strony mogą przychodzić. W ten sposób, wiecie, że nie ma tak, że konkretna strona, ale zawsze tylko z jednej. No to byłoby też fajne nawet. Nie jestem może najmądrzejszy, ale no. Dobre rozwiązanie, jeśli się chce właśnie wybronić taką sytuację jak teraz, czy coś. Oczywiście. Pieniędzy nie ma, armii też nie ma. I chyba przegramy. Zdecydowanie przegrałem przez to. Nie wierzę normalnie. Normalnie nie wierzę. Super. Okej. Dobra, biorę doradcę. I zobaczmy co jeszcze. Cmentarz, uwolnienie, a usuń kartę, rozbudowa. Rozbudowa, tylko to mi zostało. A tu pewnie już jest masakra, no oczywiście. Bo jakby inaczej. Nie wiem, powiem szczerze, zepsułem po całości. Chyba to nawet sensu nie ma, żeby dalej prowadzić. No cóż. Trzeba spróbować ponownie. I mam nadzieję, że tym razem będę już mądrzej myślał, będę miał bardziej otwarty umysł, czy co tam, jak zwał, tak zwał. No cóż. Najwyraźniej to nie jest dzień na nagrywanie. Dobra, jest pustynia. Osobiście nie lubię tej pustyni, ale patrząc na ostatnie wydarzenia, to pustynia może być znakiem czegoś bardzo dobrego. Inaczej mówiąc, tego, że zaraz zwyciężymy szamanem. I kolejny będzie ponad godzinny odcinek. W sumie nie chciałbym tego patrząc na to, jak wychodzą wszystkie moje filmy ostatnio. Ale no. Niektórych rzeczy po prostu nie unikniesz. Dobra. Tak. A jeszcze może jednego takiego bym dostawił i pierwsze parę fal mamy spokojne. No w sumie nawet jeden taki by dali radę, ale wiecie. Wolę mieć pewność, że będzie jak najlepiej. Dobra, przytasowanie.
Akurat wróciło, dobra. Tak, tak. I już nawet nie trzeba nic robić przez, mówię, pierwsze kilka fal. Nie wiem ile konkretnie, ale wiem, że jest spokój. I to się liczy. Dobra. Kamienna skóra, poziom. Usuń kartę. Dobra, kamienna skóra. Nie jest to może najmądrzejszy wybór, ale wiecie, zrobię sobie tutaj taką malutką elitę, która będzie już odporna na wszystko i w ten sposób... No nie trzeba będzie się już bać niczego. Przynajmniej dopóki przychodzą szczury. Okej, okay. Grzyb, pnącza, mur i inne rzeczy. Grzyb. Dobra, jeszcze strażnicy do tego. Przetasowanie oczywiście, ile się da. Kolejni strażnicy. No i niestety teraz trzeba już użyć. Wiecie, chciałem jak najwięcej po prostu nagromadzić tutaj, zanim będę tego używał, ale teraz już no. Są głównie strażnicy, szkoda, bo na nich nie liczyło, zależało też, ale dobra. Trudno się mówi, naprawdę. Dobrze, handlarz polazł, ale no. Jeśli oni mają jeden atak, wydaje mi się, że chyba tak, to już... Pomijając kwestię, że nawet nie są w stanie mi zaatakować, to jestem odporny na ich ataki całkowicie. Dobra. Okej, co tu mamy? Farma grzybów, handel, farma zwykła, nie. Rybuduj dom. Aktywujemy grzyb. Stawiamy tą chałupę. I teraz tak. Zaczynamy przygotować już obronę drugiej strony. Nie jest to może najbardziej potrzebne, no ale... Ta kamienna skóra tutaj... Raczej pokazuje jedną ważną rzecz. Nie trzeba się już przejmować tym, ile tu będzie wrogów. No, dobra. Zboże. Mogłbym ich wcześniej przysłać w sumie. Dobra. Szybciej. Chociaż w sumie przynajmniej grzyba będę aktywować od razu, jak się grzyb skończy. A nie, dobra, jednak biją dwa niestety. Czyli jeszcze jesteśmy wrażliwi na ich ataki. Dobra. Super. W tym momencie mogę już powiedzieć tyle, że usuwamy zboże, bo mamy grzyba, który jest moim zdaniem dużo lepszy. Dobrze. Wow. Normalnie nie spodziewałem się tego, ale za oknem właśnie zaczął mnie padać śnieg. Wiecie, nie byłoby to nic niezwykłego, gdyby to, że śniegu nie było w moim regionie już od kilku lat co najmniej. Poziom przywódcy za połowę złota. Niech będzie. Kamienna skóra ponownie. Albo druidy. Nie, akurat tutaj to powiem szczerze, muszę wziąć druida. To jest jedna z najlepszych kart, jaka istnieje moim zdaniem. Zostawię tu jednego druida, chociaż obiecałem sobie, że już nie będzie niczego, co... No, jednego mogę chyba. Dobra, cześć kupiec. Przeżywacz ciem. Nie jest to może najlepsze coś, ale... Co mnie? Czemu nie? A i kolejny grzyb. Dobra, chodź ta szybciej. Tym razem grzecznie poczekam, żeby dostać więcej dużo do handlu zakazanego. Dlatego, że wiecie, druidzi są na pierwszej linii frontu, tak samo jak wojownicy, przez co często łatwo giną. Ale dobra, udało się. I teraz 11 dusz tutaj. Kamienna skóra kolejna, albo zdobądź kartę. Wezmę kamienną skórę. I akurat jej nie dobrałem. Super. Zamiast tego mam moje dwa grzyby. Może nie było najrozsądniejsze, nie ukrywam, ale... Mam dwa grzyby, co przynajmniej będę miał łatwą, no wiecie, fabrykę pieniędzy kosztem czterech szczurów. Niby cztery szczury to jednak dużo, ale no. Ja się tak bym tym nie przejmował. Dobra, grzyb. Dobra. Się udało. I teraz co mamy w nagrodę? 10% więcej złota, ekspansja albo legendarna karta. Wśród legendarnych kart... Chyba nic sensownego nie ma. Aha. Nie, dobra, to jest nawet fajne. Ale wezmę ekspansję, szczerze.
Obiecałem, że uczynię ich nieśmiertelnymi i tak też zrobię, więc no. Ta strona za to dostanie mur. Doradca, tak. Szybkość taką dla wszystkich budynków bitewnych. Tutaj jestem w stanie powiedzieć, że nie popisali się zbytnio. Co? Co? Co jest? Plan fortyfikacji. Ser. Coś to wyglądało jak szczury plagi zaczął mnie ścigać, gdy byłem w lesie. Oczywiście uciekłem i sił w nogach i dałem radę dostać się do naszej sąsiedniej wioski. A wtedy zobaczyłem, jakich mur są wsadzone w powietrze. Znowca kontynuuje. Używa łap, aby pisać, co widział. Ser, wierzę, że powinniśmy umocnić naszą osadę. I teraz mamy... Nie rozumiem, do końca chodzi. Wezmę dwóch wieszczurów, szczerze. Nie jest to może najrozsądniejsza opcja, ale wiecie, no. A, dobra, to jest coś takiego. Nie wiem do końca... Aha, czyli tu biegnie się, rzuca po prostu na ścianę. Dobra, czyli już wiem co to, przynajmniej. Chyba, że kosztem prawie całkowitej dewastacji mojego muru. A cóż, coś za coś. Dobra. Poziom, usuń kartę, kamienna skóra. Niech będzie poziom. Jeśli chcę dobrze operować grzybami, to muszę mieć po prostu wysoki poziom, żeby mieć wysoki przemiał dusz. Dobra, druid. Strażnik, przyzwać cię. Tak, super. I zaczynam się już ataki na dwa fronty. A teraz tak. O, wieża. Mam tego, który przyspiesza jeszcze bardziej, to... Pozwólcie, że tak to postawię. I teraz, dobra. Wezmę takie karty. Trochę tylko dużo wiem i... Może to spowodować tylko tyle, że w sumie... W sumie, co to chciałem, a... No, będzie przez to problemów sporo, żeby wiecie, dostać to, co potrzebuję, ale... Ja bym się aż tak tym nie martwił. Jak to wygląda tutaj? No nie najlepiej, nie ukrywam, ale zaniedbałem tę stronę, więc no... Czego innego mógłbym się spodziewać. Dobra. Teraz tak, murek. I w sumie czemu by nie wieżyczka tutaj. Zobaczmy co jeszcze. No już zaczynają się te roślinki i tak dalej, ale... Nie, farby grzybów czy coś takiego nie potrzebuję. Kamienna skóra. Tutaj mam armię, która jest chociaż trochę uodporniona. Tu mam małą armię. Nie dosyć, że mam, to jeszcze... Nie uodporniona mnie trochę, co wiecie. Zrobię to w ten sposób, będzie dobrze. A teraz chodźcie. I zobaczmy, jak tym razem pójdzie. Nie. Zdecydowanie, coraz bardziej jak tak... Siedzę i gadam do tego monitora, co są, stwierdzam, że to naprawdę nie jest dobry dzień dla mnie na nagrywanie. No cóż, no, trzeba wyrobić normę, poza tym chciało mi się zagrać w Retropolisa. Ogólnie mam taki, powiedzmy, ciekawy dosyć zwyczaj, że nie nagrywam czegoś, w co gram personalnie i vice versa. Oczywiście zdarzają się wyjątki, że zagram sobie jedną rozgrywkę bez nagrywek czy coś, ale no i jednak... No jednak trzymam się tych jednak reguł. Potem mam problemy na zasadzie, że jeśli gram coś bez nagrywania, co nie chcę mi się włączyć właśnie nagrań, czy coś. I przy okazji chyba mam potwierdzenie, że to co tam się działo, to właśnie było tak, że tylko z jednej strony naraz mogą przychodzić wrogowie. Bo teraz już prawie cały czas mamy na dwóch frontach. Dobra. Dobra, szybciej idźcie. Mówiłem, nieśmiertelna armia. Tutaj niestety aż tak dobrze jeszcze nie jest, więc potrzebujemy wsparcia w inny sposób. Na szczęście ta wieża rozwiązała większość problemów. Oczywiście nie sama wieża, żeby nie było, bo jednak mam tu też już
każdym dosyć armię. Ekspansja, legendarka jakaś fajna. No end niby jest, ale nie. Ewentualnie ulepszenie, co Wiedź mi przyzywa. Czyli dwa do gromadzenia kart, ale dalej to nie jest jakiś tak super. Może druida? Ewentualnie grzyby, ale grzyby są w ogóle tego warte. Nie, druid. 90% spowolnienia może być naprawdę bezcenne. Jak z tym przy okazji? Dobra, można aktywować. Teraz tak, druid poziom drugiego. Tutaj jeszcze oni, tak. Naprawa murów. No, chyba nie muszę mówić, na który murek. Patrząc na to, że tylko jeden mamy uszkodzony. I dobra, co tym razem oferujesz? Okej, ciekawe. No to w sumie znam i... Te rzeczy... No nie czuję, żeby to był jakiś bardzo dobry wybór. Może później o tym pomyślę, ale na obecny moment jestem w stanie powiedzieć tylko tyle, że nie. Nie będę kupował byle czego. A już się zaczyna to, o czym mówiłem, że w sumie będą mi szybko eliminować druidów. Kamienna skóra, dobra. I co to znowu za jakieś zadanie? Poziom przywódcy albo ulepszasz swoją kartę wojska? Poziom przywódcy, szczerze. Dobra, dawać mi ich tu. No i to jest dopiero szybkie już ładowanie. 4 za jedną aktywację za każdą kartę, która jest w grubowcu kart. No to już jest naprawdę porządne. Dobra, domek albo złoto. Lub usuń kartę. Chociaż zsuwania kart nie sądzę, żeby jeszcze to było aż takie istotne. Więc wezmę domek. To tym razem ekonomia, budynek, zniknął ekonomia. Nie ukrywam, nie jest najlepiej, ale dobra. W takim razie tak, tak, żeby chociaż jakkolwiek się mogli bronić. Chociaż nie ukrywam, ten jeden pancerz raczej zmieni tyle co i nic. Dobra, kolejny druid. No i dawaj to. Przeznaczenie nie oszukamy, a w sumie. No właśnie, to jest naszym przeznaczeniem. Walczyć z nim. Czemu to musi być ten boss? Nie ukrywam, wolałbym tego co tam noszą, wiecie. Jak w tych faraonach, tam się pokazuje, że się nosili na takich podstawach czy coś. Nie ukrywam, owszem, ten to zrozumiał, że jest słabszy w teorii, ale pod tamten jest dużo słabszy, bo wiecie, on sam nic nie zrobi. I teraz co my tu mamy? 3 losowe budynki, ekspansja albo ulepszenie. Losowe budynki, nie. Nie sądzę, żeby to był dobry wybór. Ale z ulepszenia też nie mam niczego sensownego. Ekspansja. No powiedzmy sobie szczerze, ekspansja coś sensu za dużo nie ma. No dobra, zobaczymy co dostanę. Klasztor, plac i dom. Dobra, może nie było aż tak źle jednak. Klasztor niech będzie tutaj. Dom oczywiście tutaj, bo to w sumie jest tradycja, że muszę mieć pełno domów. No i w sumie tak. 200, super. Oczywiście tam odjąć koszty, tam 100 coś wychodzi. Ale okej. I ponownie bym powiedział nie, chociaż... Wieżyczka. Zdecydowanie tak. Po jednej na stronę jako takie niewielkie wsparcie i teraz plac. No w sumie zmieści się tu, to nie będzie tu. Dobra, teraz jednego tutaj na wszelki wypadek. Aktywujemy. Grzyb. No i oczywiście już jest wszystko dobrze chyba. Nie tyle na ile może być. Więc tak, a murek jakiś jest uszkodzony? No już nawet nie. Au. Naprawdę dobrze sobie poradzili z tym.
Może jednak nie jest aż tak źle, jak myślałem, że jest. Poziom przyjmuje tylko wszystkich budynków. Losowy pluski budynek. Poziom przywódcy byłby fajny, ale koszt budynków... Dobra, 10 do kosztu budynków nie jest aż taki zły. Owszem, może być wkurzające, ale nie jest aż tak źle. Dobra. Powiem wam szczerze, tym razem biorę Enta. Nie jest on niczym dobrym. Jestem tylko świadom, że to jest szczerze średniak, ale... Wiecie, no niech się po prostu ładuje. Przyjdzie taki moment, kiedy będzie naprawdę potrzebny, to wtedy go użyjemy i tyle. Póki co mówię szczerze, no po prostu niech sobie siedzi na tej ręce, zbiera duszę, się cieszy i w ogóle. Jak to wygląda tutaj? W sumie tam jest jeszcze lepiej przez dużą ilość druidów. A właśnie grzyb. I teraz tak. No, grzyb prawie skończony, Ent ma już 82 sekundy życia. Kamienna skóra, złoto albo dom. Niech będzie dom, szczerze, co? Kamienna skóra nie jest niczym złym, jestem tego świadom, ale... No jakoś takoś nie sądzę, żeby ona naprawdę miała odmienić losy całej walki czy cokolwiek. Po prostu... Ona jest dobra na początku. Ale jak już przechodzimy na etap tych, no to jedno obrażenie, owszem, dużo zmienia. Jedno mniej, wiecie, na każdego z naszych, ale... No ale wracając właśnie... Myślcie sobie szczerze, czy opłaca się rezygnować, dajmy na to, z większej armii na rzecz tego, żeby każda jednostka otrzymywała mniej obrażenia o jeden? W szczególności w takich momentach, w których, no, jak de facto oni potrafią być po kilkanaście. To, że o jeden mniej otrzymamy, i tak nie zmniejszy ilości ataków, pod których giniemy najczęściej. A dobra, kolejny grzyb. Dobra, spora dawka druidów, jednak można to wygrać, powiem wam szczerze, jak tak widzę. Dużo strzelców, dużo druidów i może uda, można się okazać, wiecie, że wygramy to bez większych strat. Pomijając to, że niestety teraz tracimy tu pełną armię. Susza. Ojej, ciężki wybór. Minęło wiele czasu, odkąd ostatnio padało i awaryjne zapasy ziarna kurczą się. Wszyscy zaczynają głodować. Bo najbliżsi sojusznicy zaczynają narzekać. Patrz, ta susza to kara niebios zesłana przez drzewo świata za brak, za twój brak wiary. Okej. Czemu racje żywnościowe są tak małe? Nie możemy kierować miastem głodni. Jeśli nie dasz nam więcej jedzenia, to zrezygnujemy z pozycji. No i niestety teraz jest strasznie ciężki wybór. Trudno, minus 2 do wszystkich apeków moich oddziałów, ale... No niestety muszę, po prostu muszę to zrobić w ten sposób, nie mogę sobie pozwolić na to, żeby stracić mieszczurów. No dobra, jeden tutaj, jeden tutaj. Masz coś dobrego? O, niestety nie za bardzo. Wezmę murek może, ale no, nic sensownego tutaj nie znalazłem. Dobra. A właśnie, kolejny grzyb trzeba aktywować. Jak to zrobić? To może być błąd, ale tam idzie atak, to na razie tutaj się przesuniemy na kolejny mur i tyle. I teraz tak, kolejny grzyb, garncarstwo i... No cóż, ostatnie co nam zostało, to poczekać i zobaczyć, na, no po prostu jak rozwój wypadków pokaże wszystko. Szkoda, że nie mam tego kogoś, wiecie, kto daje plus 100% zasięgu. Ludzie wtedy byliby naprawdę OP. Między teraz już znacznie ułatwiają życie i w ogóle. I patrzcie, ile dusz mamy już tutaj. Fajne, fajne. Dobra. I teraz tak, kamienna skóra, złoto albo jakaś karta. No teraz mogę powiedzieć szczerze, że ołtarz wezmę. Może okazać się naprawdę przydatny w niektórych sytuacjach. I tak, tutaj wstawię jego, tutaj muszę druidów, bo jednak... No nie okłamujmy się, tu druidów mamy dwóch. Tu... A, tutaj też dwóch.
Czyli mi giną ci druidzi mocno. Niedobrze. Ale to jest 6, 2, 4, a tutaj jest 3, 4, 4, 2. Okej, okay, dobra, czyli tu jednak jest chyba lepiej. No cóż. Klasztor. A wraz z klasztorem usuwamy kolejny ser. W sumie te sery naprawdę teraz bardziej szkodzą niż pomagają. To już ten etap po prostu, rozumiecie. I kolejny druid padł. Niedobrze. Chociaż, jak widać, ci cali odcięm też nieźle ratują sytuację. Nie biją może dużo, ale jest ich dużo. Kosztują jednak jedno, są dystansowcami takimi nie najlepszymi, nie najgorszymi. Rozumiecie, o co chodzi. Dobra, kamienny skór domek i karta. Może to być ryzykowne, ale niech będzie. Akurat mam sporo miejsca. To jest tak, druid na pewno idzie tu. Przyzywacz ciem w sumie też mógłby tutaj, ale niech pójdzie na tę stronę. I zobaczmy, jak to się skończy wszystko. Dobra, nie jest aż tak źle. Jakoś sobie nawet poradziłem. W sumie moje szczury sobie poradziły, ale no wiadomo, o co chodzi. Ułamek duszy. Okej, 300 zł, permanent minus 1 kosztów tej karty, kiedykolwiek umiera sojusznik. Szczerze wezmę. Mam pewne takie trzymy, które często umierają. W ten sposób... No... Karta się będzie stawała coraz tańsza i tańsza i tańsza. Przy okazji, hej, masz coś fajnego? Szczerze, co nie widzę niczego takiego szczególnie dobrego na obecny moment. O, boss nadciąga. Na szczęście to jest ten boss tutaj teraz, więc wiecie. Pomijając to, że może być niewielkie problemy przez co, no, że w sumie będzie dużo przyzwał sobie tych umarlaków, to raczej sam w sobie nie jest groźny. Dobra, chyba dobry moment, żeby wpuścić Enta. I tak padnie w sekundkę, bo oczywiście tak to wygląda teraz. Że nieważne, jak potężną armię mam, to ona i tak umiera w sekundę. Dobra, ołtarz. Więc mam już teraz chwilę spokoju. I już po tej chwili spokoju. Już po tym wszystkim oczywiście. Szkoda tylko, że... Tak fufalam tego bossa, teraz widzicie jak jest. Wyspełnił tyle tych dziadostw, że no... Wybronić tego nie idzie. Niestety. Nie wiem, gdzie co jest. To coś... Nie. Przyzywać ciem. Zdecydowanie. Dwie ciemy mogą nieźle namieszać w szeregach wroga. No, mówiłem. Mówiłem, że ciemy mogą nieźle jeszcze namieszać. Co prawda oni już przeszli przez mur. To jest takie trochę, moim zdaniem, niesprawiedliwe, ale... Tak się jak moje stwierdzenie, że mogą namieszać ciemy, okazało się prawdziwe. Tym samym chyba znam już kolejny pomysł na... Znaczy nie jest tyle co znam, co mam kolejny pomysł na jakąś sensowniejszą może strategię. Inaczej mówiąc, spróbować dużo, naprawdę dużo mieć tych całych przyzywaczy ciem. Dobra, pora też usuwać już pomału karty, które są nieszczególnie przydatne, jak na przykład ten drugi grzyb. Dobra, przyzywacz ciem. End, niestety end zaraz zniknie, więc no. Dobra,
poziom przywódcy, karta buntu, nie... Żadna z tych dwóch opcji nie jest niczym takim dobrym, ale poziom przywódcy, no... Dobra. Powiem wam szczerze, że te ćmy mogą nas naprawdę uratować. Tak, no... Dobra, te ćmy są potężne. Muszę wam to przyznać teraz. Nie będę kłamał, nie będę zmyślał. Ćmy po prostu uratowały sytuację. Dobra, już wiem, pod co grać, jak będę następnym razem trafiał na szamana. Czemu sobie trafił na szamana, czyli będzie kolej szamana, wiecie o co chodzi. Ulepsz kartę, usuń kartę. Dobra, usuń kartę. Zdecydowanie już jestem na etapie, gdzie trzeba usuwać karty. Właśnie ostatni ser jeszcze, zanim coś nie zauważą, że go mam. Naprawiać wszystko. I wydarzeńcem. Tu mamy giermek. Niech będzie. Tam. Postawię go, ale i tak to raczej dużo nie zmieni. Teraz tak. Druid. Niech będzie. Giermek też już niech tutaj nawet idzie. Wiecie, no cóż. Już nic nie robi. Im szybciej ułamek, już będzie bardzo tanie, tym lepiej dla mnie. W teorii, w praktyce też. Nawet nie wiem, po co to aktywowałem. Dobra, proszę o ćmy. Dobra, sytuacja chyba w miarę opanowana. W taki wypadek mogę tak postawić jeszcze Enta, ale wydaje mi się, że sytuacja się opanuje sama. Nie, dobra, end w takim razie. Żyje co prawda tylko parę sekund, ale... Powinien przetrzymać to. Jakoś. Serio nie przetrzymał? No to kolejne ćmy. Gdzie oni mają życia? Nie, dobra, to sensu to nie, nawet już mało nie ma. Zostaje mi wiadomo, ile oni i tak mimo to żywi po prostu. No. Wstać całe złoto i tak już dla mnie to nie ma sensu. Co tu się stanie? Prokreacja, no super by było, ale nie. To po prostu naprawdę już koniec. Było blisko, no niestety. Ale tego już nie wybronię. Tym samym mogę powiedzieć, że poległem, ale przynajmniej już wiemy, jak grać szamanem. Skupić się na klątwach, ewentualnie, i na ćmach, bo ćmy mogą nieźle ratować sytuację. Z powodu wiem, że tam sami w sobie oni są słabi, ale jak się wystawia, to ta ćma potrafi tak namieszać, że widzicie, niejednokrotnie jedna ćma potrafi uratować całą sytuację. Ale dobra, co my tu mamy? Wezwanie duszy, przy następnym 10 sekund plus 100% przyrostu dusz w zasięgu, 3, okej. Okay. Plus jeden duszę, kiedy jednostka umrze. Nie najlepsze, ale okej. I wchłanianie. Usunię wybraną jednostkę sierpniczą, uzyskaj 5 dodatkowych dusz z usuniętej jednostki. Okej, dobra, wiecie co, nie jest może nic super, ale niech sobie będzie. No i cóż, dwie rozgrywki, na których nie wiem, jak to ze mną było. Czy byłem dobrze przygotowany, czy nie, pewnie gadam głupoty i za rzadko zbyt nie na temat, czy coś. Ale przynajmniej wiecie, już mam pomysł, jak może ukończyć to wszystko przy użyciu szamana. Tak więc na obecnym to tyle. Następny odcinek będzie prawdopodobnie nawigatorem, dla którego jeszcze muszę wymyślić też strategię. A potem cóż, ponownie cykl się rozpoczyna, czyli naukowiec, szaman, nawigator i tak dalej. Przy czym na naukowców chciałbym tym razem spróbować zagrać pod atak i dużo tych, którzy wzmacniają działanie ataku, wiecie. Można naprawić swojego autoklikera, to wtedy będzie tym bardziej potęga. A póki co, to już tyle. Trzymajcie się. Hej, hej.